Hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z, mam nadzieję, waszej ulubionej serii Survival na snapshotach dla Minecrafta 1.17, czyli na Snapcrafcie. Niestety w środę snapshot się nie pojawił, co troszeczkę komplikuje nam plan, jeżeli chodzi o maraton, ale spróbuję jeszcze dla was kilka odcinków nagrać, a potem najwyżej zrobimy sobie krótką, kilkudniową przerwę, aż do wydania kolejnego snapshota, prawdopodobnie w nadchodzącą środę. Jeżeli chcecie, aby jutro odcinek kolejny się pojawił, to pod tym odcinkiem zostawcie 15 tysięcy łapek w górę. Od kilku odcinków progu nie podnosimy i w tym również tego nie robimy. Może zrobimy to w kolejnym, ale to dopiero zobaczymy. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się spodoba, jeżeli tak, to super. Zapraszam do oglądania. No, cudownie. Ekspy lecą. Tak, moi drodzy, witamy się znowu w farmie złota. Dawno takiego przywitania tutaj nie było, przynajmniej nie było jeszcze po stracie tysięcznego poziomu. Ale postanowiłem jednak spróbować znowu. Wszystko już mam niemalże na 100% ogarnięte i wbijamy. Mam dopiero 284, no właściwie już 285 poziom i do 1000 no brakuje mi jeszcze bardzo, bardzo dużo. Generalnie ile tutaj mogłem sobie w tej farmie awczyć? 3-4 godzinki pewnie nawet niecałe, więc nie jest to jakiś niesamowity wynik, jeżeli chodzi o expa. Ale jeżeli tak bym się postarał, to myślę, że jest duża szansa, że już do końca tego miesiąca będę miał jakiś 700, 800, może nawet 900 level. A jak naprawdę się bardzo postaram, to może i spróbuję odbić sobie tysięczny. Sporo złota mi się generalnie to nafarmiło, jak widzicie już przerobiłem sobie to na bloki, również też co nieco samorodków wpływało mi tutaj do skrzynek. Wow, w ogóle widzicie, mamy te standardowe skrzynki, ponieważ ja co nieco chciałem się pobawić teksturkami, pobierałem sobie kilka teksturek z resource packu, właściwie tekstur Vanilla Twix od Exumy, co zresztą zobaczycie później w dalszej części odcinka i niestety właśnie tutaj mam popsute teksturki skrzyni, będę musiał je naprawić, ponieważ tak na szybko wam jeszcze tutaj to zaprezentuję. Pojedyncze skrzynki są takie jak były wcześniej, no a podwójne już zmieniają się w zwykłe, ale to jest pierdoła, kiedyś tam przy okazji oczywiście to naprawię. Dobra, tego złota już na razie chyba nie będę zbierał, z czasem to się później na spokojnie zamieni. Czyli tak, 284 poziom, no do 1000 to nawet nie ma podejścia, ale próbuję wkrótce znowu, sporo czasu myślę, że jeszcze tutaj sobie spędzę wkrótce, żeby przy okazji sporo złota nafarmić i przeprowadzić pewien eksperyment. Jak widzicie, mam tutaj bloki miedzi. Sam do tej pory nie wiem i mam nadzieję, że wkrótce się przekonam, na jakiej zasadzie działa tutaj utlenianie tych bloków w Netherze. Bo niestety nie wiem ani od was, ani z żadnej strony internetowej, czy na czankach spawnu oraz czy w Netherze miedź się utlenia. No teoretycznie nie powinna, no bo tutaj jest ciepło, sucho, więc nie ma jak nawet tutaj jakaś wilgoć się teoretycznie oczywiście dostać do tych bloków miedzi w Netherze. Chociaż z drugiej strony, z tego co wiem, ale też 100% pewności nie mam, woda w żaden sposób nie przyspiesza procesu utleniania się bloków miedzi. W ogóle jakie ma render distance? 10 chunków wystarczy. Nie przyspiesza, a deszcz znowu tak, więc być może dlatego, że jest to jeszcze świeża rzecz w Minecraft, nie wszystko działa tak, jak działać powinno. No i oczywiście, o, fajnie działa farma, oczywiście na moich czankach spawnu postawiłem sobie tutaj kilka bloków miedzi i będziemy patrzyli, czy coś się z nimi będzie ciekawego działo, czy też nie. Oczywiście jak jestem w Netherze, no to niestety czanki spawnu nie są ładowane, dlatego też farma żelaza nie działa tak, jak powinna, w ogóle nie działa generalnie jak jestem w Netherze, ale jak znajduję się u siebie w bazie tymczasowej, czy w przyszłej bazie, która będzie gdzieś tam w tym kierunku się wkrótce znajdowała, no to myślę, że te, jeżeli działają utleniania na czankę spawnu, no to te bloki będą się tutaj zmieniały. Czy coś się zmieniło od poprzedniego odcinka, jeżeli chodzi o spawn? Chyba nie bardzo. Sporo opinii dostałem a propos tej geody, co powinienem zrobić, zmienić i tak dalej i pewnie wkrótce co nieco tutaj pokombinujemy. Sporo propozycji pojawiło się co do tej wyspy, aby podmienić tę trawę na coś innego. Bardzo dużo propozycji dotyczyło Warp Nilium, czyli tego niebieskiej powiedzmy trawy z Netheru, co generalnie wyglądałoby dobrze tutaj, ale przez to, że jest to Netherrack pod tym, no teoretycznie jest to Netherrack z naroślą, to raczej mi się to za bardzo nie będzie podobało. Ale pojawiły się też pomysły na obłożenie tego mycelium, czyli tą grzybnią, jakimiś innymi blokami. Jedynie co mi przyszło do głowy, co mogłoby tutaj dobrze wyglądać, to bloki niebieskiej brodawki. Ale czy faktycznie w to pójdę? Nie wiem. Póki co zostawiam sobie tutaj bloki takie, jakie są i wątpię, żebym to zmieniał. Dobra, widzę, że niestety nie mam łódki, więc muszę się cofnąć. Holender.
A łódka mi się przyda, bo musimy udać się do naszej bazy. Tam czeka nas, no, chyba średnio miła niespodzianka, ale to za chwilkę wszystko zobaczycie. Patrzę, czy mam gdzieś tutaj skrzynkę z łódkami? Chyba nie bardzo. Ewentualnie tu jest szansa, że coś będzie. Chwila prawdy... Nie. Wagonik. O kurde! Kościół! Nie. Nie wolno, nie wolno, nie wolno! W ostatniej chwili nie wybuchnął. Tak, te teksturki są popsute. Na przykład ta górna część, ta powiedzmy, ta wierzchnia jest zamieniona z środkiem skrzynki. To powinno być na odwrót, ale wszystko naprawię sobie w wolnym czasie jakoś tak. No, szczerze mówiąc, przed odcinkiem zapomniałem. Jedna z innych rzeczy, która też jest zmieniona na tych teksturkach, to jest to słońce i księżyc, które niesamowicie mi się podobają. I prezentują one się w następujący sposób. Są one tak jakby 3D. No moim zdaniem jest to po prostu coś niesamowitego. Jeżeli chcecie również takie teksturki mieć, no to polecam wam również pobrać sobie ze strony Vanilla Twix. Wystarczy wpisać to sobie w Google'ach, chyba że nie zapomnę, to wrzucę wam link w opisie, żebyście mogli sobie to ogarnąć. Inna rzecz też świetna z tej paczki tekstur to poziom jedzenia przy nazwie właśnie danego pokarmu. Widzicie, mamy steaki, no to widzę, że aż 4 jednostki głodu mi odnawia, czyli ma aż 8 punktów głodu. Tak, bo i każda jednostka ma 2 punkty głodu, czyli ta połowa jednostki, no to jest 1 punkt. W ogóle wiele osób, jestem zaskoczony, tego nie wie. Cholerka, nie ma tutaj craftingu. Nie wie, że to jest w ten sposób dzielone i niektórzy sądzą, że jedna jednostka to jest właśnie 1 punkt, ale nie. Każda jednostka to są 2 punkty. Chociaż pewnie dla niektórych osób to jest taka oczywistość, że się dziwią, że to tłumaczę. A dla mnie to też była oczywistość. I się zdziwiłem w niektórych, pamiętam, przeglądach snapshotów, że ludzie mnie poprawiali. Ja mówiłem, że jakieś jedzonko odnawia na przykład jedną jednostkę, czyli 2 punkty głodu, to mnie poprawiano, że to odnawia tylko 1 punkt. Ale nie, to tak nie działa. Dobra, szybciutko lecimy do bazy. Tajemniczy tunel. No ale wkrótce się o tym dowiecie. Myślę, że jutro. Dobra, wejdźmy sobie do bazy i niespodzianka widoczna u góry ekranu, czyli najazd. Tak, mam odpalony najazd u siebie w bazie. Jakim cudem? Otóż jest to dosyć prosta sprawa. Miałem efekt Bad Omen. Ja zapomniałem o tym, że mam efekt Bad Omen. Szedłem sobie do bazy i w bazie mi się pojawił najazd. No i tak troszkę od jakiegoś czasu tutaj ten pasek się znajduje. W ogóle on się zbugował, on był na początku oczywiście zapełniony, ale przez to, że od dłuższego czasu w ogóle z tym najazdem nic nie robię, no to on po prostu zniknął. A te pillagery cały czas tutaj od najazdu świrują pawiano wokół tej góry, więc dzisiaj się tym z pewnością zajmiemy, ale do tego za chwilkę przejdziemy. Ciekawostka, mam troszeczkę inny kolor crimsonowego, czyli po polsku będzie chyba szkarłatnego, czy wypaczone. Szkarłatne, wypaczone mi się zawsze to myli, ale chyba wypaczone to jest niebieskie, czyli to jest szkarłatne. Szkarłatnego drewna, właściwie to są takie grzybo drzewa. No dobra, już nie poruszajmy tej kwestii, czy to są grzyby, czy drzewa, po prostu ma to nazwę stem, czyli tak jakby trzon, ale już wyroby, no to już są takie bardziej drewniane. Więc nazwijmy to po prostu trzony. Czerwone trzony są faktycznie czerwone, a nie takie dziwne różowe. No generalnie taka kolorystyka tego drewienka dużo bardziej mi pasuje, dlatego też coś takiego właśnie tutaj do tych teksturek sobie dodałem. No generalnie sądzę, że jest to na plus. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o tym, czy według was to drewno wygląda lepiej, czy może to domyślne. To niech będzie takie dzisiejsze pierwsze słowo, klucz odcinka. Inna rzecz, którą sobie dodałem w tych teksturkach, co będzie z pewnością dla wielu kontrowersyjne, dla mnie też początkowo było, ale tak sobie stwierdziłem, że spróbować można, czyli te obramówki wokół rudy. Nigdy nie byłem jakimś wielkim zwolennikiem tego, ale tak sobie patrzyłem właśnie podczas dodawania niektórych teksturek i kurczę, jak sobie stwierdziłem, że to nie wygląda jakoś ultra tragicznie. A spróbuję, może faktycznie będzie przyjemniej się z tym grało. Tak eksperymentalnie póki co to jest u mnie w teksturkach. W ogóle ciekawostka, zobaczcie też ile mam rud diamentu. Jeszcze tak z 2-3 staki uzbieram dodatkowe i wtedy będziemy mogli sobie to na spokojnie na odcinku rozkopać. A już tutaj mam 50 bloków dodatkowych. No liczę, że z 4 staki bloków będą. Oczywiście do rekordu ze Snapcrafta 4 nawet mi się tutaj nie zbliżę, ale taka ilość diamentów z pewnością na jakiś czas mi wystarczy. Wszystkie rudy oczywiście mają swoje obramówki. Żelazo, węgiel, złoto, naturalnie nawet te netherowe i co ciekawe, to jest w ogóle bardzo fajna rzecz, nawet te nie do końca rzeczy, które są rudą, no, czy można to nazwać rudą, chociaż taką dosyć dziwną, czyli te blackstone'owe złoto też ma swoją obramówkę. Nawet tutaj, jak widzicie, ma takie fajne piksele. Kurczę, to akurat mi się bardzo podoba. Wygląda w ogóle jak jakiś rzeźbiony złoty blok. Piękne, bardzo mi się podoba.
Dobra, to sobie to odłożę. I ciekawostka jeszcze inna. Domyślnie w tej paczce tekstur. O cholera. O cholera, może zdążę? Zdążę. Domyślnie w tej paczce tekstur miedź nie miała swojej obramówki, bo to jest zbyt świeży blok. Ale tę obramówkę zrobiłem sam. W jaki sposób? Wziąłem z paczki tekstur teksturkę żelaza, rudy żelaza, wyciąłem ramkę, a potem podmieniłem sobie kolorystycznie względem tych fragmentów miedzi na tę obramówkę, dzięki czemu kolorystycznie to wszystko dobrze pasuje i naprawdę moim zdaniem wygląda ta miedź dobrze, więc mogę się pochwalić, że w pewnym sensie jest to mojego autorstwa teksturka. Oczywiście ja mam tego udostępnić do pobrania tak o nie mogę, no bo to nie są moje tekstury, a samej miedzi no nie będę wam tutaj podrzucał, no bo to trochę bez sensu by było. Wkrótce pewnie Vanilla Twix zostanie o to zaktualizowane, kiedy już będzie normalnie to domyślnie dostępne. Jeszcze na szybko wam coś pokażę, fajnie sobie zrobiłem porządek w moim ekwipunku, w ogóle w końcu sobie nici też sprowadziłem z farmy złota, nawet beacon tu jest, no proszę, nieźle. Bo sporo sakiewek w ostatnim czasie sobie porobiłem, ale to za chwilkę do tego przejdziemy. Ejem, tu bloki złota, bloki wszystkiego tu są. Czy mam gdzieś tutaj wolne shulker boxy? Podejrzewam, że tu powinny być albo tutaj. Jeden tylko wolny. Kurczę, ja bym jeszcze jednego potrzebował. To ciężko będzie opróżnić tak na szybko. Dobra, zróbmy coś takiego, bo generalnie to też powinno być tutaj wypełnione 3x3, żeby mieć 9 takich luźnych shulker boxów. Tutaj trzyma sobie teleskop. No i tutaj jeszcze gdzieś brakuje mi jednego shulker boxa z efektem Night Vision. Nie wiem, gdzie ja to wsadziłem. Prawdopodobnie mam to w farmie, znaczy farmie, w kopalni mojej takiej, gdzie wydobywam sobie ogromne ilości diamentów i miedzi. Dlatego też niestety mam tutaj pusty slot, ale generalnie wszystko już mam ładnie posegregowane, czyli powiedzmy cztery pierwsze sloty na trzy wysokości to są właśnie takie użytkowe shulker boxy, trzy kolejne na trzy wysokości, no to są takie różne, no i oczywiście mam tutaj takie podręczne rzeczy, jak chociażby moje kierunki, luneta, ender chesty, no i takie przydatne czasem narzędzia. Pozostałe rzeczy otrzymały swój własny shulker box i wygląda to w ten sposób, że mam tutaj wypełnione dookoła i na samym środku sakiewkami, jakby w razie co były potrzebne. Mam wszystkie rzeczy, które mogę mieć jakkolwiek zaklęte i maksymalnie zaklęte, bo tu jest oczywiście moja maksymalnie zaklęta wędka. Tak wygląda zaklęty złoty hełm w razie na pigliny. Nie wiem po co mi tu respiration, no generalnie jak Aqua Affinity samo oczywiście na to nałożyłem, ale respiration no to już tutaj wskoczyło mi w enchancie. Nie ma na tym thorns, tutaj też nie ma thorns, ale na tym już respiration jak najbardziej może się przydać. Jest to oczywiście muszla Shulkera. Mamy tutaj jeszcze Flint and Steel maksymalnie zaklęty, no i zobaczcie, to mi się bardzo podoba. Mamy skórzane buty, również chyba najlepiej zaklęte jak się tylko da. Nawet mamy na tym Soul Speed, Thorns, no generalnie rzeczy, które mi się raczej nie przydadzą, no ale fajnie było zrobić sobie najbardziej wykokszone skórzane buty. Po co? Otóż 1.17 będzie z pewnością pełne niespodzianek. Tak sobie myślę, na jaki kolor tutaj sobie to pofarbować. I z tego co mi się wydaje, to ja gdzieś tutaj powinien mieć sporo barwników, ale nie tutaj. Niebieskie buty, zielone. Myślałem nad białym kolorem, wiecie? Żeby to białe, bo właśnie chciałem do tego przejść. Te butki z pewnością przydadzą mi się do nowych gór. Po tym co pokazywał Mojang, dobra, na szczęście nie znikną mi tutaj enchanty, to dobrze. Po tym co pokazywał Mojang w zeszłym roku, jeżeli chodzi o animacje z górami, gdzie mogliśmy dowiedzieć się na co będziemy głosować, czyli tam były kozy, góry, bardziej śnieżny śnieg, no to jedna z postaci na animacji zapadała się w nowych górach w śniegu. Co może, oczywiście nie jest to 100% pewne, ale na logikę może mieć to sens, że jednak ten śnieg sypki, który ostatnio sobie wydobywaliśmy z kociołków, ten który znajduje się oczywiście tutaj, będzie naturalnie występował w górach. Mam nadzieję, że tak będzie. Wtedy naprawdę te butki się mogą przydać, ponieważ oczywiście skórzane buty powodują, że my w śniegu się nie zapadamy, w przeciwieństwie do tego, jak już sobie je zdejmiemy, a nawet jak się zapadnę, no to w skórzanych butkach mogę się z tego śniegu wykaraskać, gdzie nie mając go, no może być troszeczkę ciężko. Czekajcie, mam na sobie skórzane butki, to ja sobie pójdę w górę, ho, 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 dam radę czy nie dam rady? Co mnie tutaj blokuje? Oczywiście łańcuch i lampa. O, jestem sobie na górze, hehehe, nie mam butków, no to się zapadnę. No i oczywiście mogę zamarznąć w ten sposób, a tego chyba byśmy nie chcieli. Przynajmniej ja bym tego nie chciał. Dlatego też skórzane buty z pewnością mogą się przydać. Nie mam 100% pewności, ale jako, że i tak już zaczynam wbijać z powrotem 1000 level, czyli jak już zacznę go wbijać, to nie będę chciał go wydawać, żeby jak najszybciej wbić jak największe poziomy. To wolałem na wszelki wypadek już się w to uzbroić. Trochę mnie martwi kwestia
ja tych pędzelków do archeologii, czy czasem tego nie będziemy sobie w jakiś sposób enchantować? Szczerze mówiąc, pod tym względem mam nadzieję, że nie, bo jeżeli będę miał 1000 level i będzie coś nowego do zaklinania, to będę musiał zagryźć zęby i chyba wydać ten level. No, będzie bolało. Z pewnością będzie bolało. Wow. O cholerka, moi drodzy, naprawdę sporo tego mam, jeżeli chodzi o złoto. Dobra, na razie tutaj sobie te rudy wrzucę, bo no nie bardzo mam tutaj miejsca. Chciałbym już sam mieć podwójną skrzynię bloków złota. Wow. Jest nieźle. Dobra, bo jak zwykle ja przez 3/4 odcinka robię rzeczy niezwiązane z odcinkiem, a generalnie dzisiaj przecież chciałem zająć się tym najazdem. No nie będę ukrywał, przez to, że Mojang nie wydało tego nowego snapshota, no to troszeczkę plany się zmieniły. Myślałem, że bez problemu, fajnie, wyjdzie nowy snapshot, może nowy rodzaj jaskiń, będziemy się przez kolejny tydzień do kolejnego snapshota bawili tymi nowościami. No ale Mojang nas, może nie powiem, że nie miło, ale po prostu nas zaskoczyło. Zaskoczyło nas swoją decyzją, że jednak w środę nie wyjdzie snapshot i dopiero w kolejną. Więc czekamy cierpliwie, no ale niestety wątpię, żeby maraton przetrwał do środy, więc prawdopodobnie też zrobimy sobie kilkudniową przerwę. Ale spokojnie, myślę, że kwestia 3-4 dni maksymalnie przerwy i potem z powrotem wrócimy sobie do naszego maratonu. A w tym czasie inne, mam nadzieję, całkiem ciekawe rzeczy się na kanale pojawią. Dobra, ja biorę sobie oczywiście strzały, bo dzisiaj co nieco pokorzystamy sobie z łuku, ale też nie mogę nie wziąć kuszy, bo na najazdę ona jest po prostu bezbłędna. Czy coś jeszcze tutaj mogłoby mi się przydać? Chyba nie. Ewentualnie, ale to stąd klata. Wiecie, jak jakaś bestia czy coś. No i zajmiemy się pierwszą falą. Jestem ciekaw, co się stanie, bo no generalnie według paska, no to najazdu nie ma. No ale pillagery są, pasek nie znika, więc prawdopodobnie on jest jeszcze zbugowany, ale kolejny jak się pojawi, no to już powinien być całkiem normalny. O, jest Johnny z banerem. Fajne, można tutaj sobie, że tak powiem, farmy robić tych mobów, bo jak jest właśnie baner w jakimś miejscu, to wszystkie inne moby chcą do tego baneru polecieć. Dobra, tu jeszcze mamy jednego dziada. I właśnie ostatni, największy problem zawsze. Nienawidzę, kiedy zostaje jeden mob, którego nigdy nie mogę zlokalizować. Będę potrzebował dzwonów. Oj, będę. I to wielu. Bo nie widzę tego naprawdę gościa. Czekajcie, tutaj nie ma, nie ma. Ewentualnie po drugiej stronie góry może być. Jest, 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 jest. Jakoś się udało. Naprawdę? Ale minął rąbaniutki. Dobra, giniesz, przyjacielu. I mam nadzieję, że kolejny pasek się załaduje jak najbardziej. W ogóle mam wrażenie, że nawet jakoś tak jakby szybciej zaczął się ładować. Okidoki, to ja lecę po dzwony i szukamy kolejnych tutaj delikwentów do sprzątnięcia. Słonko T3D przy zachodzie po prostu wygląda bezbłędnie, jest to coś cudownego. Naprawdę polecam wam coś takiego wgrać do swojego texture packa, czy w ogóle ściągnąć sobie samego texture packa z tym słońcem i księżycem. Coś przepięknego. A nasze moby do sprzątnięcia? No tutaj nie ma, możliwe, że są jeszcze na górze. Bo to już nie jest pierwszy najazd, który tu przeprowadzam, tu są. Dobra, przynajmniej jest jeden. I tam jest kolejny, 2, 3, 4. Dobra, 4 na razie są. Nie jest źle. Zginie czy w wodzie wyląduje? W wodzie, cholernik. Dobra, to mamy tutaj taki swój challenge śmieszny. O, proszę. Baner jest? Jest. I one powinny ten baner wyczuć, ale coś chyba niechętnie. Dostał! Kurde, zginął! Ajajajajaj, a ten? Dostał! Hej, nieźle! Dobra. No to zostały nam dwa egzemplarze, jak ja to mówię, do sprzątnięcia, tylko że ja ich tutaj też nie dostrzegam nigdzie. Co gorsza, robi się noc. Ale dobra, jest jeden, a drugi, jego nie widzę. Okej, czyli to co zawsze, zostanie jeden, którego nigdy nie mogę znaleźć. Ach, przeprowadzanie najazdu w górach to nie jest dobry pomysł. Jeżeli komuś by to przyszło do głowy, stanowczo odradzam. No ale niestety, to nie jest moja decyzja. Samo mi się tutaj tak to zrobiło. Naprawdę, nie zmyślam. Łóżeczko zawsze się przyda. Dobra, wyjdźmy sobie może tędy, bo może nie jest zbyt wielka szansa, ale jak najbardziej takowa istnieje, że tutaj się pojawią te moby. W ogóle o tym mówiłem jakiś czas temu, że te pszczoły tutaj nie mogą być w tym pomieszczeniu, bo to początkowo miało być taki piękny azyl z pszczółkami, ale te skurczybyki mi lecą do góry i one w ogóle w dół nie schodzą. Zobaczycie, jak przyjdzie dzień, nic a nic, one będą cały czas tam do góry gdzieś sobie chodziły. Natomiast tutaj mamy pełno gniazd i większość, jak widzicie, jest zapełniona miodem. Super. Będę musiał sobie na tyle dużo tych pszczół tutaj rozmnożyć, tak aby one w ogóle się w tych gniazdach nie mieściły, przez co dużo szybciej będzie mi się produkował miód. No i dużo więcej tego miodu będę miał w rezultacie. A propos rezultatów, no to gdzie jest ostatni gościu? Jak zwykle.
Jestem pewien, że to nie jest ostatnia fala, w której nie mogę ostatniego gościa zlokalizować. Czemu one się tak przede mną chowają? Co, ja ich krzywdzę, czy co? Nie odpowiadać? Jest! Dobra! Giniesz, przyjacielu! O, już zginął. Dobra, to ja się w tym czasie kimnę i czekamy na kolejnych delikwentów. Mam. Nie jest ich zbyt wielu, ale jest pierwsza bestia, jak widać. I fajnie by było, jakby one wszystkie w jednej kolejności się, znaczy w jednym rzędzie się ułożyły, ustawiły, bo wtedy piercing robi robotę. Na najazdy piercing to jest coś cudownego. Kusza to jest wow! No nie dziwię się, że Mojang w 1.14 właśnie wprowadziło to, bo to jest wprost perfekcyjna rzecz do tego typu rzeczy. W ogóle najazdy, to już chyba poruszałem kiedyś tę kwestię, ale to był poprzedni sezon StarCrafta, ja uważam jako trzeci rodzaj bossa. A to z dwóch względów. Po pierwsze, no troszeczkę wymaga to od nas jednak, może nie tyle, że umiejętności czy cierpliwości. Ty będziesz we mnie strzelał? Nie, nie, nie. On po prostu podniósł jeden kurz jak inny przedmiot. Takiej, no generalnie skupienia i ostrożności przede wszystkim, tak, chyba o to słowo mi chodziło. I drugi argument, który u mnie przemawia za tym, że najazdy to jest boss, no to oczywiście jest boss bar, czyli ten pasek bossa. A wy, moi drodzy, jak uważacie? Czy według was najazdy to jest boss, czy też nie? Pytam się w tym sezonie również, ponieważ pamiętam, co odpowiadaliście w poprzednim sezonie. Ale no nie oszukujmy się, widownia pewnie od tamtego czasu troszeczkę się zmieniła. Cały czas wiadomo, że wśród widzów następuje taka, powiedzmy, kolokwialnie rotacja. Dlatego też fajnie by było poznać opinie osób nowych, które niedawno poznają mój kanał, od niedawna mnie oglądają, czy też uważają, że najazd to jest boss, czy też nie. A gdzie ten dziadek ostatni? Cholera jasna. Mówiłem, ja o tym... O, dobra, nie, ja tak nie mówiłem. Ale mnie kurde zrobił. Dobra, ten akurat sam się znalazł. Wow, jakoś się udało. Jedno serducho, ale mnie prawie skapiszonował. Wow. Teraz tutaj się pojawili. No i super. Jest ich sporo. W jednej linii powinni zaraz się ustawiać. No to ja ich wszystkich tutaj skuszę, zjadę aż miło. Tak, trzymać. Tak, częściej, częściej, jak najbardziej. Jeszcze jak tutaj baner będzie, to te pillagery będą do tych banerów leciały, a ja to wykorzystam. O, tak, 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 tak. Kurde, jaka szybka fala. Tyle mobów i tak szybko wszystkie sprzątnięte. Czekajcie, czekajcie, te dwie wiedźmy spróbuję na raz. Ale próbowała mnie... O kurde, byłoby cudownie, gdybym jedną strzałą wszystkie trzy ostatnie moby sprzątnął. Próbowała mnie z tutaj miksturą rzucić, ale się nie udało. I super. Hej. I znowu tutaj. Cudownie, tu się ich najłatwiej zauważyłem bije. I to jest w sumie jakaś myśl, bo jak ja stąd odlecę i mam załadowane tamte czanki, ja je widzę, tamte tereny, gdzie mogą się pojawić, no to bardzo duża szansa jest, że właśnie w tych miejscach będzie się to pojawiało. I, o kurde, i to może mi pomóc przy najazdach. Czekajcie, czekajcie, muszę się tej bestii pozbyć. Idzie na mnie. Okej, nie ma jej. Super, paska najazdu też nie ma. Nie widzę, ile zostało mi tych mobów. Czy połowa już, czy nie? Tak, mniej nawet niż połowa. O kurcze, ale to jest satysfakcjonujące, jak one wszystkie się tak w jednym rzędzie ustawiają, a ja mogę ich wszystkich jedną strzałą z kuszy tak sprzątnąć pięknie. Ale lag był. Ale to było zareagowane, ale dobra. O kurde, to też nie powinno w sumie wejść, a weszło. No i dobra, ja tam nie narzekam. O, 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 będzie pierwszy z totemem. Sięgną mnie tutaj jego wnyki? Nie, nie, jak jest za wysoko, to chyba nie jest w stanie mnie wtedy zabić. No i mamy kolejny totem. Oj, tych totemów to ja wkrótce będę naprawdę bardzo dużo potrzebował. Jakże będę miał wysokie levele i oczywiście będziemy chodzili sobie do nowych jaskiń, na przykład do jaskini z Wardenem, no to bez gigantycznej ilości totemów, to nie będzie dobry pomysł. O, 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 mam dziadygów. Giniesz. I zostały mi chyba dwa. No, ten zostanie sprzątnięty. No i to, co mówiłem na początku tych wszystkich fal, czyli zawsze zostanie mi jeden, którego ciężko mi będzie zlokalizować. Ale, o, nie, dobra, jednak nie jest ciężko, mam. Chociaż pochwalę się, że jeszcze ani razu 10 dzwonu nie używałem, to znaczy, że nie miałem jakichś większych problemów z lokalizowaniem tych ostatnich. Chyba takie odcinkowe szczęście mi tutaj dopisuje. Oby częściej, oby więcej. Odcinkowe szczęście, czyli mam tutaj na myśli coś w stylu tego, że na przykład zauważyłem odcinkowe szczęście przy widerowych czaszkach. Kiedy zabijałem widerowe szkielety, to właśnie najwięcej czaszek dropiłem podczas nagrywania odcinka. Dlatego właśnie czasem sobie się śmieję i mówię, że odcinkowe szczęście. Czyżby znowu w tym samym miejscu? Nie, blisko, ale nie. Dobra, sprzątnijmy tutaj to.
Czekajcie, żeby trafić. Okej, jak najwięcej giniesz, wiedźma. I bierzemy kuszę. Kurczę, kusza jest naprawdę świetna, ale przez to, że niestety nie ma na nią zaklęcia Infinity, czyli potrzebujemy dużo strzał zawsze przy sobie, żeby z niej komfortowo korzystać, to ona strasznie dużo traci. Kouchan, który już od dawna miał się pojawić, już miał pojawić się w Alfie, potem w wersji 1.9, no wielokrotnie już miał być w Minecraft, ale za każdym razem coś twórcy z tego rezygnują, to w tej chwili Kouchan byłby naprawdę czymś niesamowicie przydatnym w kwestii kuszy. Łuk jest naprawdę też świetnym narzędziem, tylko że niestety tutaj się wyklucza, przepraszam, Mending i Infinity, co troszeczkę boli. Kiedyś to nie było ciekawostka ze sobą wykluczające się, można było mieć na łuku i to, ale niestety odkąd wprowadzili takie zbalansowanie właśnie, no to ja najczęściej wybieram Infinity. Dlatego też nie mogę na to mieć Mending, ale gdyby był Kouchan i byśmy mogli mieć kilka staków strzał przy sobie, to kusza byłaby naprawdę bardzo dobrą rzeczą. Nadal jest świetna, ale zyskałaby zdecydowanie więcej i myślę, że bardziej mogłaby konkurować z łukiem, bo generalnie łuk pod względem tego, że wystarczy jedna strzała w ekwipunku, jest bezkonkurencyjny. Tak samo jak chyba ja dla tych mobów, chociaż gdzieś widzę, że się tutaj przede mną zakitrały. O, tutaj mam. Widzę. Dobra, sprzątnijmy najpierw wiedźmę, ale unika rąbaniutka. No, ale nie można wiecznie unikać. Okej, myślę, że zajmiemy się tutaj w tej fali na początku bestiami. Mamy dwie, z czego widzę, że tutaj będzie też totem. Uwaga, uwaga, żeby totemu nie stracić. Totemy są, kurczę, najcenniejsze. Co prawda będzie to najazd niezbyt duży, bo został on odpalony przy Bad Omen 1, ale wkrótce... O kurde! O w mordę! O ja pierdzielę! Ale wkrótce, jak będę robił sobie więcej najazdów z Bad Omen 5, no to też będę miał zdecydowanie więcej tych totemów, ponieważ na Bad Omen 5 jest dodatkowa fala, ona jest identyczna taka jak ostatnia podczas Bad Omen 1 i właśnie podczas tej fali otrzymujemy gigantyczne ilości totemów, chyba nawet po 3 czy nawet 4 totemy w tej fali, więc zawsze dzięki Bad Omen 5 można mieć, no, tych totemów zdecydowanie więcej. Ja chyba miałem tylko, nie jestem pewien, jeden totem oprócz tego, co miałem w łapie, czyli miałem dwa przy sobie, no to dwa dzisiaj mam dodatkowe. O, i tu jest trzeci, dobra, bo słabo byłoby go nie wziąć, tak stracić. I tu jest kolejny totem. Czyli wychodzi na to, że to jest chyba ostatnia fala, bo szczerze mówiąc nie liczyłem za bardzo. Ale chyba tak, bo już tyle mamy tutaj tych dziadygów z totemami, tych evokerów, że no. Jest kolejny totem, tak. To są cztery chyba totemy na jedną falę, niesamowity wynik. Jestem niesamowicie ciekaw, czy jak wprowadzą iluzjonera przy najazdach, a no mamy to potwierdzone, że będą w najazdach iluzjonerzy, to czy iluzjonerzy będą miały jakiś swój indywidualny drop, czy może jakiś nowy rodzaj totemu. Ja bym wolał jednak to drugie, bo generalnie mogłoby być to zmienione, jeżeli chodzi o najazdy, w ten sposób, że nie wszystkie evokery by dropiły totemy podczas najazdu, no ale dzięki temu leśne posiadłości by jednak więcej zyskały. No nie wiem, generalnie ja raczej bym wolał, żeby zostało tak jak jest, czyli że możemy z najazdów brać totemy, ale za to w leśnych posiadłościach, żeby pojawiło się coś takiego indywidualnego i specjalnego, żeby jednak opłacało się odwiedzać tę strukturę, no bo aktualnie, no nie oszukujmy się, jest to kompletnie nieopłacalna struktura, nie dość, że musimy często zapierdzielać kilkanaście lub nawet kilkadziesiąt tysięcy kratek, no to nic specjalnego oprócz tam kilku totemów na krzyż nie dostaniemy. A jednak, jeszcze jedna fala, czyli kolejne totemy nadchodzą. Hej, to mi się podoba. No i przy farmie żelaza się pojawiły. Cudownie. To ja ładuję kuszę, próbuję je zwabić do jednego miejsca i zaraz zaczynamy. O, dwa naraz. Znowu dwa naraz, tak, tylko że jeden zginął z nich. O kurde. Przerąbane. Przerąbane, moi drodzy. O cholera, dwa serducha. Patrzcie, cholera, dobra, wiem, bo ja nie założyłem klaty, a mogłaby mi się przydać. Bo bez klaty to ja tak trochę jakby prawie, że połowę mniej jestem chroniony. A to jest dosyć cienkie. Dobra, moi drodzy, wiecie co to byłoby dzisiejsze drugie słowo klucz, jeżeli dotrwaliście do tego momentu, o ile ktokolwiek dotrwał. To napiszcie w komentarzu, jaki jeszcze według was totem powinien być w Minecraft. Powiedzmy, że macie możliwość wymyślenia nowego, drugiego totemu w Minecraft, związanego właśnie z czymkolwiek.
Tu się jest wasz pomysł. I ten totem dropiłby iluzjoner podczas najazdu. Powiedzmy, że do 3 iluzjonerów, w zależności od poziomu, od 1 do 3, ja pierdzielę, 3 bestie, byłyby podczas najazdu i 3 totemy podczas najlepszego możliwego byśmy mogli zdobyć. Co to byłyby za totemy? Ja podpowiem mój pomysł, który oczekuję w Minecraft, czyli totem zachowanego ekwipunku. Byłoby to na tej zasadzie, że jeżeli giniemy, ja pierdzielę, dwa serducha, że jeżeli giniemy, to odradzamy się z naszym ekwipunkiem, oprócz jednego totemu, który mieliśmy w łapie, albo po prostu gdzieś tam w ekwipunku on się znajdował. Oczywiście, zanim ktoś powie, bo jestem pewien, że byłyby komentarze, że to bez sensu, bo mamy Keep Inventory True w Minecraft. Te same komentarze właśnie były w odcinku rzeczy, które powinny być w Minecraft, bo ja właśnie w tym odcinku proponowałem ten totem. To wiele osób nie zrozumiało. Keep Inventory True to jest reguła gry, a totem zachowanego ekwipunku to reguła gry nie jest, tylko mogłaby być jej mechanika. Czym innym jest włączenie sobie game rule'ów, a czymś innym jest właśnie zdobycie takiego totemu. No tak jakby można było powiedzieć, że totem nieumierania w tej chwili jest niepotrzebny, no bo mamy, nie wiem, game moda jakiegoś, czy god moda w Minecraft. No to nie zupełnie jest to samo, to ma bardzo podobne oczywiście zastosowanie, tylko że jedno jest właśnie, jak wspomniałem, regułą gry, a drugie jakimś tam jej elementem by mogło być, więc no nie do końca jest to samo, dlatego ja bym chciał, żeby z iluzjonera dropił fajny niebieski totem, no bo iluzjoner jest niebieski. Uuu, kurczę, zaraz do tego przejdziemy. Niebieski fajny totem, właśnie zachowanego ekwipunku, kurde, zginą wszystkie chyba. Obym ja nie zginął tylko w tym wszystkim. Cudownie. O proszę, dwa zginęły, jeszcze tutaj mamy tego Evokera. Ile zostało mobów? Dwa. Dwa zostały, chyba więcej tutaj nie ma tych totemów leżących. Ajajajajaj. No, dzisiaj troszeczkę chaotyczny odcinek. Ale generalnie, no taki inny, powiedzmy, bardzo, bardzo luźny. Inne plany były. No, generalnie miałem nadzieję, że pojawi się ten snapshot, że będę mógł się z tymi nowościami ze snapshota pobawić na tych odcinkach. No, ale wyszło tak, a nie inaczej. Mam nadzieję, że chociaż jeszcze kilka dni będę w stanie poprowadzić dla was ten maraton. Mam taką przynajmniej szczerą nadzieję. Dużo zależy od was, no ale oczywiście też od tego, co będę mógł nagrywać, bo mam kilka pomysłów na liście do nagrania. Tylko że są to takie rzeczy często dosyć czasochłonne, które planowałem dopiero za tydzień, za dwa, za trzy wam nagrać. No ale cóż, wyszło jak wyszło i zobaczymy, jak to też będzie. Wygrałem chyba najazd, bo paska nie ma, ale nie mam też victory, ani tym bardziej nie mam efektu Hero of the Village. Czy to jest błąd spowodowany tym, że przez długi czas tego najazdu nie ruszałem, czy jak? Czy jeszcze to nie jest koniec najazdu? Czekajcie, no jest Vex. Ty, Vex, żeby mi tych wieśniaków nie pozabijały. A one lubią zabijać. Sio. Czekajcie, uciekam, bo one chyba chcą mnie zaatakować. No dosyć dziwne, Hero of the Village nie ma. Nie ma też tutaj, no, ani napisu victory przy pasku. No dziwne, tak jakby tego najazdu nie było. No ale przynajmniej mam jakiś tutaj kolejny zapas totemów. To jest świetne, bo ja mam cały shulker box totemów. Mam też kilka totemy. Nawet się tutaj odnaleźć nie mogę przy tym lataniu. Mam kilka totemów w shulker boxie, jeżeli chodzi o walkę. No, nie powinienem narzekać na ich brak. Pełny shulker box czy nie? Czekajcie, totemy są tutaj. Tak, pełno, no i jeszcze tutaj sporo. Jest dobrze. Wręcz bardzo dobrze. Okej, moi drodzy, mam nadzieję, że ten dzisiejszy, taki trochę jednak zwariowany odcinek wam się podobał. Jeżeli chodzi o odcinek, na odwrót. Jeżeli chodzi o odcinek związany z prowadzeniem Shulkera, dla was to będzie odcinek zeszły. Ja, no mnie w sumie też, tylko że ja go nagrywałem chyba 4 dni temu. Aktualnie, no to przyznam szczerze, że jestem zaskoczony jego pozytywnym odbiorem. Bardziej się spodziewałem, że większość z was będzie twierdziła, że to był nudny odcinek i żebym więcej takich nie nagrywał, a wręcz przeciwnie. Ludzie chcieli, czyli wy ogólnie, moi kochani, chcieliście więcej tego typu materiałów, żebym częściej właśnie takie przygody robił, co mnie bardzo pozytywnie zaskoczyło i zmotywowało do kolejnych tego typu szalonych wypraw. Może spróbujemy niedługo ponownie sprowadzić Shulkera, ale już tak permanentnie i skutecznie. Zobaczymy. Zobaczymy, jak to się potoczy. Dziękuję wam, moi drodzy, za obejrzenie dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Przepraszam za to, że on taki dziwny, no ale mówię, chciałbym jeszcze troszeczkę ten maraton poprowadzić, więc dzisiaj taki luźny odcinek, można powiedzieć w pewien sposób wyjaśniający, jak będzie wyglądała kwestia dalszego maratonu w kolejnych dniach. Ale nie martwcie się. Jeżeli będziecie zostawiali cały czas po 15 tysięcy apek w górę, bo myślę, że do kolejnego tygodnia, do kolejnej środy progu nie podnosimy,
no to maraton jeszcze przez kilka dni potrwa. Przynajmniej, mam nadzieję, do końca tego tygodnia. Więc jeszcze raz ślicznie, szczerze wam dziękuję za obejrzenie tego filmu. Trzymajcie się, moi drodzy, i do usłyszenia, do zobaczenia, mam nadzieję, już jutro w kolejnym filmie na moim kanale. Trzymajcie się, cześć!